Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka. Dzisiaj ruszamy z kolejnym challenge'em i będzie to challenge 24 godziny na trampolinie. Rozumiem, że jesteś gotowa na challenge. Co? Powiem wam, że pogoda nam się trochę zepsuła i boję się deszczu, ale będziemy zakrywać tą trampolinę od góry, więc mam nadzieję, że nawet jeżeli będzie padało, to jakoś to przetrwamy. A teraz musimy zabrać wszystkie potrzebne rzeczy, no i lecimy na trampolinę. Oczywiście obowiązkowo tablet, te rysunki też, weź jakieś miśki, poduszki, koc trzeba wziąć. Właśnie wyszłam na dwór i pada. Pada deszcz. A ja tej trampoliny wcześniej nie zakryłam. No dlaczego? Niech mi ktoś powie, że youtuber nie ma ciężkiej pracy, że tylko się siedzi, wstawia filmiki i tak dalej. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Ze mnie się po prostu leje. Złapał mnie taki deszcz. Próbowałam tą trampolinę okryć plandeką i ja po prostu nie mogłam tego utrzymać. Ludzie, przyszła moja siostra, ona to już w ogóle jest przemoczona. Wiązałyśmy to sznurkami, ja się muszę przebrać i wysuszyć i dopiero wyjdziemy. Chociaż jest deszcz, challenge to challenge, najwyżej będziemy tam ukryte z Oliwką. No powiem wam, że naprawdę nieźle się ten challenge zaczyna. Ja już się przebrałam. Włosy, nie wiem, może wyschną mi same, Oliwka. Wiesz jak leje, wiesz jak mnie zmoczyło. A mamy tak dużo rzeczy do zabrania. No właśnie, ale wiecie co, ja żałuję, że ja aparatu tam nie wzięłam, dlatego że ja tą plandekę tak trzymałam i to mi tak wywiewało, zresztą widzicie jak ja wyglądam. Matko jedyna. Dobra, Oliwka, pakujemy się i lecimy. Pakuję jedzonko do torby. Oczywiście będzie kolejne podejście do poszukiwania diamentowej Mo. Mam nadzieję, że teraz się trafi. Mam przeczucie, że chociaż jedna tam jest, bardzo bym chciała. I zabieram Oliwkę. Nie wiem, czy my parasolki nie weźmiemy. Pada coraz bardziej, a ja boję się dosłownie iść zobaczyć, jak ta trampolina wygląda, bo boję się, że tą plandekę zwiało. I muszę iść do garażu do taty po stary dywan Oliwki, żeby go tam rozłożyć w środku. Dlatego, że tam jest wszystko dosłownie zalane, więc teraz idziecie ze mną w ten deszcz. Tylko szkoda, że was nie zmoczy. Jestem już w garażu, namierzyłam dywan, więc lecę. Boziu, nie wierzę, że ja to robię. Idziemy, deszczu się nie boimy. Na razie trampolina wygląda w stanie nienaruszonym, więc jest dobrze. Ja zaraz będę miała znowu mokre skarpetki. Czuję, że będę musiała je zmieniać 555 tysięcy razy, ale okej. Zobaczcie, tak się udało. Tutaj w ogóle drewna, jakieś betony są powkładane, tak żeby to się, wiecie, no tam nie zalało w środku i teraz muszę się tam jakoś dostać. O nie, tutaj się zbiera woda. Masakra, tam kapie jeszcze nie. Ja muszę ten dywan tu włożyć i to jakoś uratować. Nie, ja się zaraz poddam po prostu. Zobaczcie. Zobaczcie. Jestem cała mokra znowu, bo to wszystko po prostu zleciało na mnie jakąś dziurą. Ludzie, a najlepsze jest to, że tego samego dnia, kiedy ja publikuję ten film, swój film na trampolinie, publikuje Marii Wojwona i ona tam po prostu piękne słoneczko, rewelacja i tak dalej, bo nagrywała wcześniej niż ja, a ja sobie oczywiście czekałam do ostatniego momentu i oto mam, proszę, jaką piękną trampolinkę. Okej, więc ja idę po raz kolejny się przebrać, bo jestem znowu cała mokra i tym razem już przychodzimy tutaj z Oliwką, z wszystkimi rzeczami, żeby już stąd nie wychodzić, nie kręcić się i trzymajcie kciuki, żeby przestało padać. Jesteśmy już z Oliwką w środku, tylko okazało się, że mamy tu dziurę i musimy ją szybko zatamować. Będziemy musiały cały czas zbierać wodę z dachu, ale mamy tutaj już fajne łóżeczko, zobaczcie, jest naprawdę sympatycznie. Potem jeszcze Dawid przyniesie nam lampki, cotton balsy, żebyśmy miały tutaj jakieś światełko. A w nocy to będzie chyba strasznie. Nie, będzie dobrze. Już, gorzej być nie może. Tylko, wiecie co będzie najgorsze? Jeżeli w nocy będzie padać, a my nie będziemy mogły spać, bo będziemy musiały tą wodę z tego dachu tam zbierać. Okej, słuchajcie, zaczynamy i muszę wam pokazać, że mamy tutaj dwie paczki od widzów i na pewno je dzisiaj otworzymy na odcinku. Jedna jest od Stasia, druga jeszcze nie wiem od kogo, więc zaraz sobie to zobaczymy. Ale tutaj mamy jedzonko i nasze Milka Secret Boxy. Mam nadzieję, że trafi się diamentowa Mo. No, ja też mam taką nadzieję. Kurczę, to czas na otwieranie Mo. Myślałam, że nic gorszego trafić się już nie może, nic mi się nie przytrafi, a jednak szłam do domu po cotton balsy, po lampeczki i oto co się stało. Zobaczcie, nie wiem czy to widać, moje piękne kolana. Wywaliłam się, wlazłam w błoto, mi się wszystko wyślizgnęło i tak oto sobie leżałam w błotku. Ja już przebrana oficjalnie, porobiłyśmy dużo zdjęć TikToków, relacje na Instagrama i teraz bierzemy się już za
poszukiwania diamentowej Mo. Znajdziemy Oliwia? Tak. Gdzie ty jesteś? Tu jestem. Oliwka zaczęła sobie tutaj grę w Slitherio i już jest całkiem duża, a ja już tutaj się czaję na te Milka Secret Boxy i ja chcę je otwierać, tylko że Oliwka powiedziała, że muszę zaczekać, więc no poczekamy, troszeczkę poczekamy. Więc zaczynamy i trzymamy kciuki za diamentową Mo. Więc 3, 4. Matko, ale ja bym chciała tą diamentową, proszę, nie, proszę, nie. Proszę, 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 proszę. Paddy, oczywiście, że Paddy, jak zawsze Paddy. A Oliwka ma lupkę. Kolejna szansa, kolejna szansa na diamentową Mo, słuchajcie, proszę, 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 proszę. No teraz ja mam. O kurde, mi się trafiła małpa jak Mizaga ma. To musimy do Mizagi wysłać, ona lubi te małpeczki. Oliwka już sobie podżera czekoladę. No i trzecia próba. Słuchajcie, to będzie 3 do 3 razy sztuka. Ja się 3 razy przebierałam, więc... No piękna skamielina, ty co masz? Skamielina. Podejście numer 4. Zaczynamy, słuchajcie. Otwieranie. Nie no proszę, mamy 24 sztuki, w żadnym się nie trafi. Mam jeszcze lepsze. Podejście numer 5. Oliwka, poczekaj, tak na 3-4 otworzymy. I to będzie... Nie, jeszcze ja nie 3-4. Bo muszę sobie tutaj podedrzeć, tak? I to będzie tak, że otworzymy 3-4 i będą dwie diamentowe Mo. Normalnie, tak trzeba wierzyć. 4. Mamy to samo. No. Prawie, prawie wyszło. Podejście numer 6, słuchajcie, otworzyłyśmy już tutaj cały ten poziom, więc zostało nam 12, co ja gadam, 12? Tak, 12 sztuk tylko, więc dobra, zobaczymy co my tutaj mamy. Nie, no nie wierzę. Ej, a w ogóle to bardzo mało figurek nam się trafia. Co my mamy tylko? Małpę i Paddy'ego? Tak? I reszta tylko z kamielin, co tu jest grane? Ja już widziałam. Ale mam oko jasne. Słuchajcie, nie jest dobrze, bo na 12 sztuk trafiły nam się tylko dwie figurki. Jest to małpa i Paddy. Reszta lupek z kamielin i różnych takich rzeczy, więc boję się. Naprawdę się boję. Plus jest taki, że przestało padać chyba. Jest taki lekki wiaterek tylko. I mam nadzieję, że ten deszcz już nie wróci. Zaraz sobie sprawdzimy pogodę. I uwaga, błagam, 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 błagam. Nie, tylko nie to. Ale co ja mam? Oliwka, traf to, proszę cię. Małpa kolejna dla Miss Agi, chyba jej naprawdę wyślemy. Ej, wyślijmy jej wszystkie nasze małpy. 1000 małp. Podejście numer, nie wiem już które. 300. Ale mam nadzieję, że... Ja cię kręcę, nie wierzę, to jest najgorsze pudełko Milka Secret Boxów, jakie może być, co ty tam masz? Małpa. Małpa kolejna, nie wierzę. Mnie chyba też ten pech obchodził. Nie, masakra. Zjemy sobie czekoladkę na pocieszenie. No dawaj, zjemy sobie, wiecie co właśnie. Może jak zjemy te czekolady z Milka Secret Boxów, to chociaż nie wiem, te pudełka co zostały się nad nami zlitują i się trafi wreszcie ta krowa. Ej, no to jest naprawdę mega trudne. Pamiętacie odcinek 24 godziny na fioletowo? Co tam się działo? Tam były chyba 3 roboty. 2 brokatowe Freddo. To było najlepsze pudełko w ogóle Milka Secret Boxów, jakie otwierałyśmy ever, nie? Zrobimy sobie taki test, słuchajcie, bo wiadomo, że figurki są w tych Milka Secret Boxach, które są cięższe. Dlatego kazałam wziąć Oliwce 2. Weź sobie tak. I który jest cięższy, ten otwierasz. Mi się wydaje, że ten jest mój cięższy, więc zobaczymy, czy to się sprawdza i czy tutaj nam się trafią jakieś figurki, chociaż jakiekolwiek, żeby była tylko figurka. Aha. Co? Aha, małpę trafiłam. Nie, serio, co to? O Jezu, myślałam, że małpa kolejna, że teraz nas prześladują, może ej, bo my tam się z Miss Agi śmiałyśmy, że małpy jeździe trafiają, mimo że te małpy na nas przejdą teraz. A gdzie drugie pudełko masz? Właśnie nie wiem, gdzie je odłożyłam, tutaj chyba, bo jest przewrócone, czyli no może w tych, które wydawały nam się lżejsze, okaże się, że trafiłyśmy jakieś figurki, ale wiecie co? Mo, proszę! Poczekaj na mnie, poczekaj na mnie. Oprócz tych, które teraz otwieramy, zostały nam jeszcze tylko 4. Lons. Przestań. No Oliwka! Nie mo! Pokaż! Zostały nam tylko 4 Milka Secret Boxy. I czy w którym z tych znajdziemy diamentową Mo? Albo zielonego.
Ej, ale w ogóle wiecie co? Nawet jakby nam się ta sowa trafiła, albo Fredo właśnie. Kota mamy już. Nie mamy misia jeszcze, więc chociaż ty. Mamy misia. Mamy miśka? W plecaku, no. Ty masz w plecaku? Wzięłaś ze szkoły? Mhm. Dobra, więc no, otwieramy oliwka, losuj. Ojeju, jeju. Co tutaj się wydarzyło? Kiedyś kupię tyle Milka Secret Boxów, że zasypiemy całą trampolinę. A ja mam gorzej. Mam gorzej! Dawaj. Pokazuj. Inwazja małp. Ostatnie dwa. Oliwka wzięła już swojego, więc... Na od góry zaczęła. Zobaczymy. 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 Ludzie. Ludzie, inwazja małp przeszła na nas po prostu od Miss Agi. To jest niewiarygodne. Bo się śmieliśmy na nią. Nienawidzę tych małp, serio nienawidzę tych małp. I takim oto sposobem mamy taki piękny bałagan, puste pudełeczko. Piękne. Piękne. Tutaj mamy bałagan 1, bałagan 2 i nasze piękne z kamieliny figurki. Tam jest przeklęta małpa, słuchajcie. No więc bierzemy się chyba teraz za paczki od widzów, co? Pierwsza paczka, którą otworzymy, to jest ta i ona przywędrowała do nas od Staśka właśnie. Stasiek prowadzi swój kanał na YouTubie, nagrywa Tokę Bokę i w ogóle też na Instagramie go znajdziecie zaraz. Na pewno będę go oglądać. Ja oglądam, zaraz wam tam podamy wszystko, tylko no otworzymy sobie tą paczuchę. Co ten Staś nam przygotował? Ale na pewno coś ciężkiego. Ej, poczekajcie. Moja! Oho, Oliwka już dorwała. Więc pierwsze fanciki to słodycze, które idealnie przydadzą nam się dzisiaj na nasz challenge. Ja mam kokosowego Liona. A Oliwka ma gumy. Razy. Ale mamy jeszcze, słuchajcie, mamby. Uwielbiam mamby. I co tutaj? Zobaczcie, może pokażemy wam w ogóle, ile tutaj jest fajowych rzeczy. Linijka, na której pisze Darlitka. Wiecie co? Tak sobie spojrzałam w tą kamerę i w ogóle to bardzo mi się podobają moje włosy po deszczu. Takie loczki mi się zrobiły. Tutaj jest listę. Mamy listę najlepszych kanałów według Stasia i pierwszy to, uwaga, uwaga, Darlitka. Drugi to Mister Drobny, zapraszamy na kanał naszego dziada. Trzeci to Kitek, czwarta jest vlog Nicole TV, potem jest Sitrox, dobrze chyba przeczytałam, no i na szóstym miejscu mamy Miss Agę. I zaglądamy sobie dalej, co my... Naklejki dla Oliwki. Dobra, mamy list. Mamy list, jest najważniejszy, więc uwaga. Hej, mam na imię Stasiu i bardzo lubię oglądać wasze filmy. Też gram Toka Boka. Ja oglądam twoją Tokę Bokę i urządzam tam centrum handlowe. Urządziłem. No to musicie wbijać na kanał. Pozdrawiam Stasia, Oliwkę, Dawida i Darię. Miłego otwierania. Bardzo dziękujemy w ogóle, jakie tutaj są superowe gwiazdki. Stasia na YouTubie znajdziecie pod nazwą Fan Darliwka i naprawdę wbijajcie i zostawiajcie tam mu bardzo dużo fioletowych serduszek. Mamy tutaj kopertę, która jest podpisana wasze najlepsze filmy, więc zobaczymy, które się najbardziej podobają. Jestem mega ciekawa, naprawdę. Matko! Ej, tych filmów jest naprawdę, oh my god, tutaj są nasze miniaturki. Bardzo dziękujemy, to było naprawdę super. Wszystkie tutaj miniaturki oczywiście sobie chowamy i do domu polecą do specjalnego pudełka na zdrowie, Oliwka. Mam nadzieję, że nie będziemy chore po tym challenge'u, bo pamiętasz, po garażu chyba byłyśmy chore, nie? Po garażu byłyśmy mega chore. Tutaj mamy kopertę, na której piszę dla Oliwki i słuchajcie, tam jest jakaś kula. Więc nie wiem, co tutaj, co to jest. Ej, niespodzianka! Niespodzianka. 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 Nie, no ty otwierasz dla Oliwki, ja otwieram niespodziankę, proszę. Uwaga, co to jest za niespodziana? Nie mamy chyba, czy mamy? Mam. Dziękujemy bardzo. Kolejny do naszej kolekcji Milka Secret Boxowych figurek. Pet Shopy? Naklejki z Pet Shopu. Ale ekstra! Zobaczcie tylko. Barbie, lizak! Naklejki pet shopowe, naklejki Barbie i jeszcze lizak. Mamy też długopis od Stasia ze słodziutkim małym dinozaurem. Oliwia, ty to normalnie wyprawkę ci tutaj zrobią widzowie nasi. Ej, a jak to się? A, bo to się tak robi. Właśnie. Ale ja naprawdę jestem zadowolona z tych naklejek pet shopów. No, Oliwka uwielbia pet shopy. Mamy tutaj na końcu jakieś... O Boże, jeszcze taki piękny. Tutaj mamy jakąś familię kaktusów, słuchajcie.
i dla mnie to tutaj jeszcze powinno być jedno dopisane, albo przynajmniej z 5 i ja to bym wybrała to na końcu, że to jest wspaniałe, mega ci wyszło, naprawdę super. No, tak widać tam, że jakby to świeciło normalnie. Tutaj mamy darlifka. Ej, ciężko to mów tak szybko, darlifka. Ej, proszę nie podglądać, białego. Ja sobie tutaj znowu tą taśmę zrobię dookoła i zobaczycie naszą pierwszą reakcję na zawartość tej paczki. Pękanko! Do pierwszej klasy dla Oliwki. Bierzesz to do pierwszej klasy pewnie, nie? Jaka piękna śniadaniówka z Frozen. O, ja cię kręcę. Nie wiem, ale... Ej, a to nie jest na kredki przypadkiem, taki organizer? Ej, no przyda mi się. Do biurka. Rewelacja. Słuchajcie, ja wam jeszcze nie pokazywałam, ale zrobiłam sobie takie superowe stanowisko do montowania filmów, do live'ów, do grania w gry. Niedługo będzie tego wszystkiego więcej. I zobaczcie to. Proszę mi tego nie gnieść, bo to jest po prostu rewelacyjne. Ja tam mam wszystko na czarno, właśnie czarna ściana i tylko są fioletowe światła i ja to normalnie biorę w ramkę i ja tam wieszam. To jest ekstra super. Ja to muszę tutaj uważnie gdzieś położyć, żeby tego nie pognieść. Ciekawe, jak to zrobił. Oliwcia, tutaj pisze Olivia Box. Tutaj jest napisane, o kurde, jakie to jest super! To jest tak jakby screen ekranu tableta, ale z naszymi miniaturkami i wszystko jest tutaj klejone, zrobione własnoręcznie, no jeju, to jest po prostu rewelacyjne. A Oliwka co znalazła w swoim boksie? Poczekajcie, co my tutaj mamy. Mamy rysunki. To pachnie. Mamy naklejki LOL Surprise. Tutaj jest Oliwka, pisze serduszko, zaraz, zaraz, ja to muszę otworzyć. Moje marzenie BFF Hania, czyli ta paczka jest od Hani. Lubię Oliwkę. Hej, bardzo chcę cię poznać. Myślę, żebyśmy się zaprzyjaźniły. Mini donacik. Ja chcę się zaprzyjaźnię z tobą. Hania, bardzo ci dziękujemy za super prezenty. A to jeszcze nie wszystko. Mamy tutaj karty LOL Surprise i więcej kart LOL Surprise. Mega. Wzięłam chyba coś, co powinnam wziąć na początku. I mamy tutaj zdjęcie, zobacz. Zobacz, Hanie. Nie wiem, czy mogę pokazać, bo no nie wiem, czy mogę pokazać na filmiku, bo generalnie nie powinnam chyba pokazywać, ale tak szybko chociaż... Dobra, tutaj jest nasza Hania i czytam list. Hej Daria i Oliwka, mam na imię Hania i mam 10 lat. Sama przygotowałam tą paczkę, bardzo was lubię. Mam nadzieję, że paczka doszła przed wakacjami. Jak nie, to nieważne, że cała jest zdrowa. Postaram się wysłać jeszcze kiedyś, mam paczkę bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Jest super. Czy jedna szansa? Nie, to jest kosmicznych. To jest kosmiczny. Ej, ale zaraz, bo ona jest tutaj zaklejona. Hejka, jestem Oliwia, gram na konsoli. Zobacz, to chyba ty jesteś. Hejka, jestem mały Staś, siemanko. To ja, Darliwka, mister dziad, coś ty narobił. No to jest, zawsze tak jest. Ej, bułka, ja muszę to Dawidowi pokazać. Nawet pamiętała, że właśnie Dawid na mnie mówi bułka. Oliwka dorwała się do czerwonej saszetki, no to ale Stasia. To jest dla Staśka. Dla Staśka jest i słuchajcie, no nie będę, chyba że go tutaj ktoś przyniesie do nas. No. Może być to trochę ryzykowne, ale on to otworzy, obiecuję wam, proszę jak bardzo. Jest? Dla Oliwki i Darii, otwieraj za nas. O, super, dziękujemy bardzo, na pewno nam się przydadzą, może nawet dzisiaj, bo Oliwka nie wzięła żadnej gumki, a będzie się niewygodnie nocowało bez związanych włosów, więc dziękujemy. Oliwka teraz tutaj czai to piękne holograficzne pudełeczko, no i otwieraj, ja trochę zmieniłam pozycję, bo normalnie już mnie tutaj wszystko boli. Ja się chcę położyć. Ja już chcę, żeby była noc. Co to jest? Wow! Ej, poczekajcie. Magnesy własnej roboty. Własnej roboty? Matko, super są. O kurczaki. Dobra, podejmuję to wyzwanie. Wysyp na siebie. Słuchajcie. Mogę ja wysypać? Na mnie? Dobra, tylko to trzeba jakoś odkleić. Dobra, więc Oliwcia wysypie na mnie, a ja na Oliwkę, bo tam... Aaaa, co to nie? Dawaj, wszystko. I ja tutaj mam też karteczkę, wysyp na Oliwkę. Na siebie Oliwka, no ale o, super. Karteczki białe, zobaczcie ją tylko. I zobaczcie, mamy tutaj bransoletkę piękną. Hanix znowu pisze. I słuchajcie, otwórz czekoladę na odcinku. Ja myślałam, że to jest naprawdę czekolada. Co tam jest w środku? Uwaga, 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 uwaga. Mamy tutaj super bransoletkę. Oliwka, to na twoją rączkę. Proszę bardzo, zakładaj. Ojeju!
opaska, darliwka, paletka darliwki do makijażu. Mam tutaj jeszcze jakąś kopertę, w której jest... Kiedyś to miałam w ogóle, to jest inne. Aqua Beans chyba. Tak, to jest miałam to, tylko inne miałam. Super, i poczekajcie, bo jest jeszcze coś. Księżniczka? Nie wierzę po prostu, zobaczcie. The Darliwki, a tak? Bransoletka z napisem Darliwka. No wiem. I jeszcze mam tutaj LOL Surprise'a, ale błagam, żeby mi się to na rękę zmieściło. Ja mam raczej szczupłą rękę, ale jak nie, no to będzie oliwki, poczekajcie. Błagam. Zapnie się. Kolejny fanarcik. Pokaż, no jest dla oliwki, bransoletka, super. To jakie super, jest tak, like, ojojoj, bo tutaj jest, poczekajcie, 24H challenge, idealnie, bo my właśnie dzisiaj robimy 24. Słuchajcie, otworzyłyśmy dwie paczki od Stasia i od Hani. Bardzo dziękujemy autko. Całego serduszka. Oliwka jeszcze autko znalazła w Kinder Joy. No i teraz to my mamy tutaj niezły bałagan, ale naprawdę bardzo, bardzo z całego serduszka dziękujemy. Dawaj serduszko. Po Stasie tylko. Szybko, szybko serduszko. Dla Hani i dla Stasia. Wiecie co, ja to najchętniej to bym się teraz tutaj położyła spać, ale mamy jeszcze dużo czasu. I powiem wam, że jak my nagrywamy ten filmik, dzisiaj jest środa, to ja poszłam spać tak jakby w środę o 3 nad ranem, bo tak długo montowałam film i ja się dzisiaj rano obudziłam jak zombie, ale przez tą chyba wichurę i przez tą ulewę i tutaj przez to, że musiałam sobie poradzić tutaj z tym wszystkim, z tym rozłożeniem i że byłam zalana deszczem i tak dalej, to się tak jakoś obudziłam trochę, chociaż jak powiem wam, że jak się położyłam, to chyba jednak wolę nie wstawać. Tak jest idealnie. Piszcie w komentarzach, jakie challenge mamy robić następne, a my sobie po prostu teraz poleniuchujemy tutaj i poleżymy. Wrócimy do was za jakiś czas, może jak już będzie ciemno. Mam nadzieję, że starczą nam te cotton ballsy, jak nie, to będziemy musiały poprosić Dawida, żeby przyniósł nam te lampy, które były na dmuchańcu, więc widzimy się za niedługo. Słuchajcie, dostarczono nam jedzenie w takiej superowej misce. To jest jakiś makaron, więc dawaj Oliwka. Próbujemy. Tata nam tutaj przywędrował z jakimś makaronem, więc obiadek na trampolinę. Na trampolinie. Odhaczony. Słuchajcie, ja się przebrałam chyba po raz piąty. Już nie zliczyłam i zobaczcie, kto nas odwiedził. Pomachasz wszystkim, Stasiek? Mama, jakieś unikatowa mucha. Unikatową muchę mamy w trampolinie, ale zobaczcie, odsłoniłyśmy sobie. Superman! Stasiu, tam była niespodzianka dla ciebie w paczce. Oliwka, znajdziesz tą saszetkę dla niego? Niech on sobie otworzy. Nanu! Żelki jesz? Nanu! Nianu! Panie, szukam. O matko, nie wysypuj wszystkich. O, dziękuję bardzo. Oliwka, masz żelkę. Zobacz, Stasiu, to jest dla ciebie. Musisz to otworzyć. Twoja pierwsza paczka. Pierwsza przesyłka, co tam jest w środku? Ale otwórz mu trochę, niech on sobie sam rozedrze, no. Ojo! Naklejki! Stasiu bardzo lubi naklejki. To jest autko! Hania. Bum, bum, no! Stasiek już nas opuścił, robi się już naprawdę wieczór. Poczekajcie, zobaczymy, którą my mamy tutaj godzinę. Jest godzina 20, za dwie dokładnie. Tam widzę, że tak słońce zachodzi w ogóle, to wcześniej wam pokazywałam właśnie, że odsłoniłyśmy sobie ten bok tutaj i o, to nawet widać tutaj, o, Staśka słychać, chyba się zbuntował. No, ale chyba, Oliwka, musimy sobie tutaj załatwić coś cieplejszego jeszcze. Ja na pewno muszę poprosić znowu o bluzę, bo na razie siostra pożyczyła mi taką bluzkę. Bo jednak było za gorąco i z tą pogodą, ale wiecie co? Dzisiaj na tym challenge'u były wszystkie warunki atmosferyczne po prostu. Deszcz, wichura, słońce. Deszcz, wichura, no śniegu, słońce, śniegu nie było. Ja już zapaliłam lampeczki i nie mogę się doczekać wieczora, więc mam nadzieję, że nie wiem, może coś pooglądamy teraz z Oliwką i wracamy do was, jak już będzie ciemno. Słuchajcie, jest już ciemno i mamy godzinę po 22. Nie, zaraz wam... jest 12 w nocy. Nie, jest po 22, ale jest już mega ciemno. Zobaczcie, jest godzina 22:25. Oj, mamy już z tyłu różowe, w sumie takie różowo-fioletowe światełko i jest naprawdę fajnie. Wiesz co, Oliwka, my musimy tutaj ogarnąć ten nasz bałagan, jak my mamy tutaj spać, Mama, bo... Mama, sprawdź sobie na górze, co, jakie ładne.
Ej no, zobaczcie jaką mamy fajną tą plandekę. Zobaczcie jak to fajnie wygląda, naprawdę. Super, nie? No. Tylko, że w nocy nie było deszczu. No, jaja będą jak będzie deszcz, bo tutaj znowu nam się zrobi to jajo wodne. Nie nagrywałyśmy w sumie długo, sobie tutaj leżałyśmy, leniuchowałyśmy, oglądałyśmy różne tam głupoty i tak dalej, no bo w sumie jakbyśmy miały nagrywać wszystko, to ten odcinek naprawdę musiałby trwać 24 godziny, albo przynajmniej, nie wiem, z 2 godziny. No. Teraz albo mamy... z 300 godzin. Nie no, z 300 to ja bym nie dała rady chyba. No z tobą na trampolinie bym oszalała. No to co, my powoli się zbieramy. My robimy ten seans. Teraz? No coś tam możemy sobie obejrzeć, jeszcze ale jest późno, już prawie jest 23, no 11 w nocy. Ja bym to obejrzała. Tutaj jeszcze nam taka latarnia świeci, ale ona potem zgaśnie, ale mamy cotton balls i mamy tą lampkę, więc spoko. W ogóle teraz tak fajnie się różowo zrobiło, nie? No, jest jeszcze całe różowe. Team różu! Ale powiem wam, że dmuchaniec i trampolina to są mega miejscówki do spania. Jeżeli macie tylko możliwość, to polecam. Możecie sobie spać mięciutko, fajniutko. Jeszcze można, o, wybujać się tutaj do spania. Oliwka jak na kołysce. Jesteśmy babykami. To dziękujemy za oglądanie i do następnego. Hej! Życzcie dobranoc.